Przyjaciele, miałem podzielić się z wami dzisiaj pewnym nauczaniem, które zacząłem sobie już pisać i ono zresztą wpisuje się w cykl, który jest mówiony teraz dotyczący wiary. Ale dostałem takie silne przekonanie, żeby podzielić się z wami czymś innym dzisiaj. To, co powiem, będzie miało charakter bardziej z jednej strony świadectwa, z drugiej strony proroczego poselstwa, jak wierzę. Powiem o tym, tak sobie to roboczo zatytułowałem, co podniosło moje życie. A w zasadzie powiem o tym, co podniosło i co nadal podnosi moje życie. Jedną rzecz od razu na początku chcę zaznaczyć, bo jest bardzo dużo niezrozumienia w temacie, czym nauczanie jest, a czym nie jest. To, co dzisiaj powiem, to nie jest nauczanie. Nauczanie ma to do siebie, że jest kompletne, że wyczerpuje temat od A do Z. To, co bardzo często błąd, który popełniają ludzie, twierdząc, że nauczają, dzielą się pewnym elementem, jakąś subiektywną częścią Boga, którego przeżywają w tym momencie jako komora, w swojej komorze i podają to, że Bóg jest taki czy tylko taki. Dlatego chcę to zaakcentować, że z racji też na czas nie podzielę się wszystkim, co podniosło moje życie. Podzielę się z tym, co mam przekonanie, żeby dzisiaj powiedzieć i żeby dzisiaj zaakcentować, tak? Nie będę mówił o pewnych fundamentalnych też rzeczach, jak wiara w krzyż, wiara w zmartwychwstanie. To oczywiście zrobiło ogrom pracy we mnie, tak? Ale skoncentruję się na tym, co do czego mam przekonanie, żeby wam dzisiaj powiedzieć. Jest takie słowo w objawieniu Jana, które stało się też tak naprawdę w rzeczywistości szeroko rozumianej, kościelnej, pewnym takim religijnym sloganem, gdzie ludzie strzelają do siebie literą. Chodzi mi o objawienie Jana 2:4:5. W takim, uważam, najlepszym tłumaczeniu brzmi to tak, ale mam to przeciwko tobie, że utraciłeś miłość, jaką miałeś na początku, dlatego pamiętaj, gdzie byłeś, zanim upadłeś i odwróć się od tego grzechu, czyli pokutuj, a czyń to, co czyniłeś, kiedyś. Wiecie, jakby zatrzymam się chwilę na tym, bo od 2000 lat są pewne zagadnienia, które diabeł chce szczególnie powykręcać. I często Kościół mu na to pozwala. Od 2000 lat, między innymi, diabeł próbuje zamieniać wiarę w nadzieję. Zauważyliście to, tak? Że tak naprawdę często, zobaczcie, ile razy, głosząc komuś Jezusa, usłyszeliście, a co to za wiara? Ja często odpowiadałem, gorliwa, mocna i prawdziwa. I konsternacja. Jak to? Co to za wiara? Skąd jesteś, tak? To jest jeden obszar, który był wykręcany. Drugim jest łaska. Łaska została też powykręcana w taki sposób, żeby z powrotem wbić ludzi w legalizm. A trzecim obszarem osobiście uważam, że najbardziej wykręconym, najbardziej niezrozumiałym jest w ogóle kwestia miłości. Sama definicja tej miłości. Czasami też przeglądam, czasami też czytam, co ludzie zamieszczają w internecie. Nawet początki są takie prawdziwe czy dobre, ale dochodzi do tematu miłości, to widać po prostu ogromne niezrozumienie i zejście na sferę uczuciową, sferę w taką sentymentalną, tak? To wiecie, sporo o tym mówimy, więc nie będę się na ten temat jakoś mocno rozmawiać. Jeśli chodzi o to słowo, dlaczego je w ogóle przytoczyłem, bo chodzi mi o to, jaką wartość ja osobiście nadałem temu słowu. Ono dla mnie stało się taką swoistą przestrogą, takim, powiedziałbym to, pewnym zaworem bezpieczeństwa w moim życiu, tak? Ja lubię rozmyślać o tym, co podniosło moje życie.
I tak jak powiedziałem, oczywiście nie chodzi tutaj o sentymentalną miłość, tak? Tylko chodzi tu o posłuszeństwo prawdzie oraz o bezwarunkowe i bezkompromisowe wdrażanie jej do swojego życia. Kiedy często ludzie, wiecie, na początku przychodzą do Jezusa, spadają z nich ciężary, tak? Jakby doświadczają tego, idą też za tym pewne emocje. Wtedy jakby przyjmują te proste prawdy, bo spadają z nich kajdany. Ale często później, kiedy przyzwyczajają się do pewnego życia, zaczynają w jakiś sposób to uwierać, tak? Miłość staje się bardziej uczuciem niż posłuszeństwem prawdzie. Dlatego ja dzisiaj podzielę się z wami właśnie kilkoma takimi prawdami, które w pewnym sensie, one zostały we mnie zabetonowane. Taki fundament, tak? I one podniosły moje życie, tak? Oczywiście, bo to też trzeba jakby w pełni obejrzeć. Jestem też w 100% świadomy. Podpisuję się, wiecie, rękoma, nogami, z całym sobą. Po tym, co też jakby ostatnio mówił Artur, że cały czas się zmieniamy. Dojrzewamy w Chrystusie, poruszamy coraz to nowych głębi, które też jakby oddziałują na całokształt naszego poruszania się w Chrystusie. Ale są pewne elementy, które są niezmienne. I dzisiaj bardziej na tym chciałem się skupić. Czyli na tych prostych prawdach, które zostały we mnie wbite. Pierwsza z nich. To wyłącznie ja odpowiadam za to, jak żyję. Wyłącznie ja. Każda z tych rzeczy, o której wam mówię dzisiaj, to nie są rzeczy, które, wiecie, przeczytałem jakąś literę, halleluja, lecę. To są rzeczy, w których się zagłębiłem. Czasami spędziłem w swojej komorze dziesiątki godzin, szukając w nich Boga, dokopując się głębiej, żeby prawidłowo to zrozumieć. Kiedy uświadomiłem sobie ogrom krzyża, ogrom zmartwychwstania, ogrom wniebowstąpienia Jezusa, ogrom zesłania Ducha Świętego i w ogóle całą koncepcję, tak, nowego narodzenia, czym to jest, jak to pooglądałem, to zrozumiałem wtedy, że tak naprawdę tylko ja sam mogę ograniczyć się jakby w pełni tego życia, które jest tu dostępne dla mnie z perspektywy w ogóle Królestwa, tak? Wiecie, nie lubię tego określenia, często sam to używam, ale to jest, to się mówi, wypełnienie swojego powołania. Tak, to jest religijne określenie. To jakby wypełnienie, bo to jest takie, wiecie, to chodzi o to, że tak naprawdę rozpoznajesz w ogóle, kim jesteś, po co jesteś, co jest twoim butami, czego chcesz i zaczynasz w ten sposób żyć, tak? To wszystko ma cię doprowadzić do tego. Jesteś tego pewien, łączysz to w ogóle z dziełem w ogóle Chrystusa, w ogóle patrzysz, oglądasz siebie w Nim, tak? I jakby, i wiesz tak naprawdę, że tylko takie życie jest dla ciebie, tak? I religijnie nazywamy to wypełnieniem swojego powołania, tak? Uświadomiłem sobie też, że za to, jak żyję, nie odpowiada teraz Bóg, że diabeł nie jest mi w stanie nic zrobić i że tak naprawdę na nikogo, podkreślę, na nikogo, nie mogę zrzucić odpowiedzialności. Tylko realnie muszę stanąć w miejscu prawdy, odpowiedzieć sobie na pytanie, po pierwsze, kim jestem, a po drugie, jak chcę żyć. Jak chcę żyć. Wiecie, tak jak powiedziałem, po części będzie to poselstwo, po części będzie to świadectwo, więc sporo będę mówił też o sobie. Od mojego nowego narodzenia podjąłem wiele decyzji. Część była błędnych, ale większość była dobra. Natomiast nikogo nie obwiniam za moje pomyłki, chcę, żebyście to zrozumieli. Czasami wynikały one z mojej niedojrzałości, a czasami wynikały z mojego temperamentu. Ale to były moje decyzje. Nie zrzucam odpowiedzialności za nie na innych.
Życie Jezusa jest dla mnie takim, wiecie, poważnie, jest dla mnie takim mocnym drogowskazem. Ja sobie z różnej strony oglądam, nie czytam Biblii na akord. Nie ustanawiam sobie takich celów. Dzisiaj przeczytam 8 wersetów Ewangelii Mateusza. Zaczynam nurkować w te rzeczy, patrzę w ogóle, zadaję dużo pytań. Pokaż mi w ogóle głębię tego słowa, w ogóle chcę to połączyć. I powiem wam tak, taką prostą rzecz ostatnio sobie przeanalizowałem. To się łączy z tym przykładem, który dzisiaj mówił akurat Artur, a propos 3 tygodni i przejścia przez Kanaan. Ja trochę inny przykład podam. Jezus służył z grupą swoich uczniów około 3,5 roku, prawda? Nie będziemy teraz teologicznie nam czy 3, czy 3,5 i tak dalej liczyć tego. Po tym okresie poszedł na krzyż, zmartwychwstał, tak? No i chwilę później wstąpił do nieba. Czy do czasów niebostąpienia Jezusa Jego uczniowie stali się doskonali? Absolutnie nie. Spójrzcie na Tomasza. Generalnie Tomasz nie wierzył w zmartwychwstanie Jezusa, tak? A pomimo to Jezus po swoim zmartwychwstaniu nie został z nimi na lata. Wstąpił do nieba, zsyłając Ducha Świętego i mówiąc tak: to wszystko, co było do tej pory, wystarczy wam, aby podbić świat. Wystarczy. Proste wnioskowanie. Co to dla mnie, dla każdego człowieka w zasadzie oznacza, tak? Nawet literalnie biorąc ten przykład, że 3,5 roku w prawdziwej, zdrowej nauce wystarczy każdemu, aby, znowu użyję tego sformułowania, wypełnić swoje powołanie. Wystarczy każdemu. Czy to oznacza, że po 3,5 roku każdy człowiek staje się doskonały? No nie. Po 3,5 roku Tomasz cały czas był jeszcze miejscami świadectwem niedowiarstwa. Nie była doskonała jeszcze jego dusza, tak? Ale przyszedł wtedy przełomowy moment w jego życiu. Jemu nie brakowało wiedzy. On przez te 3,5 roku widział bardzo dużo. On to widział naocznie. On słyszał to jakby bezpośrednio od Jezusa. I to cały czas wykonywało, wiecie, jakąś pracę. Coś do końca nie zostało przerobione, skoro pomimo tego jeszcze wcześniej on jednak nie uwierzył w to zmartwychwstanie. Ale teraz widzi, że Jezus zmartwychwstał, tak? I teraz musi zdecydować, czy on chce, aby Ewangelia o Jezusie zmaterializowała się w jego życiu i tak naprawdę, czy chce wszystko zaryzykować i wszystko jej podporządkować. Przełomowy moment. Czy chce? Czy chce realnie położyć życie za to? Wiecie, już od tej pory już nie miał widzialnego nauczyciela, tak? On teraz miał tylko, w cudzysłowie tylko, odnoszę się do jego sytuacji, niewidzialnego Ducha Świętego, owszem, który przypominał mu wszystko, co mówi Jezus, wprowadzał go we wszelką prawdę pod warunkiem, że Tomasz chciał się w to zagłębiać. Duch Święty nie mówi niepytany czy nieproszony, jeśli się go nie chce. To nie naciska. Jest dostępny. Ale to Tomasz musiał zdecydować. Oczywiście tu nie chodzi o to, że każdy człowiek ma być apostołem, tak? Zakładać kościoły. Chodzi o to, że jest jakiś czas zdobywania wiedzy, po którym musi zacząć się ta wiedza przekładać na praktykę. Musi. Chociażby w tym, aby prawidłowo się odczytać. A tak naprawdę, a później, tak, po tym odczytaniu, wszystko pod to podporządkować składaną ofiarę. Składając ofiarę.
tak naprawdę wiecie, jak popatrzycie sobie na nich, oni jeszcze nie widzieli nic. Dopiero im się zaczęły tak naprawdę kulki zderzać. Przychodziły gdzieś tam pojedyncze jakby objawienia. Oni czekali, nie wiedzieli, co będzie, tak? Ale jednak Jezus uznał, że to wystarczy. Że to wystarczy, tak? Teraz do dzieła, panowie, idźcie podbić świat. Przecież mógł zostać jeszcze parę lat. Patrzcie o mnie. Ale uznał, że to wystarczy. I teraz, jak to przekładam do siebie? Jeśli czegoś nie wiem, co dotyczy mojego życia, jeszcze nie wiem, to się nie usprawiedliwiam. Tylko szukam Boga w tym obszarze. Szukam. A następnie podejmuję decyzję, a jak już podejmę decyzję, to idę do wierzę na 100%. I tak naprawdę, stojąc tu przez wami, mam tego jakby pełną świadomość, że w tym momencie to ja zdecyduję, jak będę żył dalej i ja ponoszę za tą odpowiedzialność. I dotyczy to każdego człowieka, narodzonego z Bożego Ducha. Szczególnie osób, które są w prawidłowym miejscu jakby rozumienia. Druga prawda. W wierze nigdy nie ma planu B. Coś wam powiem. Mam wykształcenie prawnicze, większość z was o tym wie. Przez lata już na studiach wkładano mi do głowy hierarchię dowodów. Najważniejszy dowód szukaj zawsze. Dowód z dokumentu. Później wchodziły inne dowody, tak? Zeznania świadków, oględziny, biegły, przesłuchanie stron i tak dalej. Nawracam się. Zaczynam czytać, czym jest wiara. Gdzie tam coś takiego? Wiara to pewność, grunt i dowód. I to mnie rozciągnęło. Nie prześlizgnąłem się na tym, wiecie? Ja mówię, okej, to, że jest pewnością, czyli to oznacza, że tu na ziemi nie ma niczego pewniejszego niż wiara. Pierwsza rzecz, mówię, okej, dalej mówię, w takim razie tu na ziemi nie ma większego dowodu niż moja wiara. Może mi ktoś przynieść tysiące dokumentów, tak? Ale moja wiara jest nadrzędna. Wiecie, ja pamiętam takie proste sytuacje. Teraz mi się wydają proste, wtedy mi się wcale nie wydawały proste, jako młodemu wierzącemu. Przed nawróceniem się miałem mieć operację kolana. Półtora roku ciągnąłem nogę za sobą. Mając problemy z łękotką, byłem tam zdiagnozowany, bo tam była do zaszywania, tam coś tam, do wycięcia, już nie pamiętam. Nieważne, w każdym razie miałem komplet dokumentów, ale odkładałem to w czasie, bo nie miałem czasu na rekonwalescencję, tak? Zbyt aktywnie żyłem, więc ciągle przesuwałem to w czasie. Nawracam się i zaczynam czytać, że człowiek na początku poznaje literę. Czytasz tą literę. No i czytam, że Jezus jest prawdą. Okej, Jezus jest prawdą. Czytam też i dowiaduję się, że On wziął na siebie każdą chorobę, a ja mam mówić w wierze. Wiecie, pamiętam, siedzę przy biurku, kolano mnie boli, jak nie wiem. Wiesz, o co chodzi? Przecież mówisz, że jesteś prawdą. To ja mam teraz kłamać, że nie boli mnie kolano, przecież ja nie mogę nogi wyprostować. I prosty głos. Zdecyduj, w co wierzysz. Czy wierzysz w to, co widzisz, tak? Czy wierzysz w to, co jest tu napisane? To mnie rozciągało, to były kroki, tak? Ja wtedy postanowiłem, mówię, okej, rozumiem już. Już mi się to przestaje wykluczać, tak? Zaczynam w ogóle, to ja ci wierzę, że to jest nadrzędne. Niedługo po tym przyjąłem całkowite uzdrowienie mojego kolana. I wiecie, ja tak powiedziałem, że ustawiłem wiarę tu na ziemi najwyżej w hierarchii wszelkich
możliwych dowodów i okoliczności tutaj na ziemi. I teraz, jeśli się zdecyduję o coś wierzyć, jeśli podejmę taką decyzję, to nic mnie nie może ruszyć. Podam wam przykład. Większość z was zna tą historię, ale to jest taka fajna historia właśnie do przykładów. Powiem o Karolbajku, to tak pokrótce ci, którzy nie słyszeli. Był taki moment w fazie, kiedy szukałem siebie po moim nawróceniu i byłem w fazie zmian, że zdecydowałem, że jakby porzucam też wszystko, co robię i że zostanę potentatem rowerów do tworzenia marki, które mam wykonać, będę miał ich dużo i będę w ogóle potentatem krajowym. W dużym skrócie mówiąc, temat generalnie kompleksowo okazał się mrzonką, tak, która gdzieś tam we mnie w tym czasie była, ale ten rower powstał. I teraz tak, wiele ludzi mówi na przykład, bo to też trzeba jakby dobrze samemu sobie z Bogiem chodzić i rozumieć te zasady. Mówią, no tak, no ale wiesz, no ja nie wiem, czy tak zawsze masz rację, wiesz, no z Karolbajkiem się pomyliłeś. No i co z tego? Pomyliłem się i co z tego? Ale coś ci powiem, ty widzisz to, że się pomyliłem. Ale ja wytrenowałem wtedy coś, czego mi nikt nie zabierze. Bo ja się nauczyłem wtedy być w wierze bardziej upartym niż przysłowiowy osioł. Wy sobie nie zdajecie sprawy, ja z każdej strony dostawałem informację, że tego roweru nie da się zrobić. Ten rower ważył 500 kilo, był wyższy i dłuższy od większości samochodów osobowych, które jeżdżą. Tylko dlatego, że byłem skrupulatny i przestrzegałem i czytałem ustawę prawo o ruchu drogowym, to nadal się kwalifikowało w myśl przepisów jako rower. Więc ja go generalnie dowiozłem, ale wszyscy mówili, że się nie da, cały czas. Nie da się. Nie da się. Dzwonił do mnie wykonawca tego roweru. On miał prawie stany depresyjne, słuchajcie. On do mnie dzwonił i mówi, posłuchaj, nie da się. A ja chodziłem w ogóle przy szybie, bo tylko tam mam zasięg. W domu, mieszkamy pod Warszawą, mówię, da się, nie da się, da się, posłuchaj, da się w ogóle, wiecie, i to były nasze rozmowy, to trwało w ogóle kilka tygodni, w nim narastała frustracja, mówił, nie da się, a ja przyjąłem prostą prawdę, nie ma, że się nie da, nie ma tego, że się nie da. Okej, okay. Uwierzyłem w żonkę, ale przez to, że uwierzyłem w żonkę, to ją powołałem do bytu. O, powstał. Tylko wiecie, jak się przekona człowiek też, że jest brzonka, to jakby inny temat, tak? Bo masz ten rower, modlisz się dalej, a tu cisza, a tu tylko echo grało, tak? Nie było nic, no bo to nie było dla mnie, tak? Sam rower sam w sobie nie jest zły, ale to nie było dla mnie. To był czas poszukiwań, tak? Poszukiwań siebie. Ale zastosowałem zasadę, wiecie, zasady wiary. Zresztą możecie zapytać moją żonę też, generalnie. Jak mówię, że o coś wierzę, a ktokolwiek, mąż się z nią, przyjdź do mnie i powie, wiesz, może to jest w ogóle jakieś takie lewe, czy albo może to jakaś pomyłka. Masz dla mnie jakiś konkret? Masz dla mnie jakieś słowo, że naruszyłem w tym momencie jakąś Bożą zasadę? Albo masz dla mnie proroczą informację wskazującą mi rozwiązanie? Czy tylko przychodzisz pogdybać? Bo jak przychodzisz pogdybać, to wątpię. Bo ja stoję w miejscu wiary w tym momencie i nie przyjmuję. Tu trzeba być mądrym. Bo wiecie, ja rozumiem coś takiego, tak, że ktoś może i przyjść, dać mi konkretne słowo, ja chodzę z Bogiem, ja to porozważam, ale większość głosów, które jest, to są takie, a może jednak nie, a może zatrzymajmy się w pół drogi, a może wiesz, może zmienimy teraz jakiś kierunek, tak? Dbam o higienę swojego życia i swojego serca. Nie dopuszczam takich rozmów. Nie dopuszczam takich rozmów. Muszą być jakby konkretne argumenty, które spowodują, że zacznę to... Wiecie, bo to tak jest tak samo jak z tym, co mówię. No, jeśli cokolwiek do was mówię, na przykład z tego miejsca, tak, to znaczy, że ja wierzę w to, co mówię na 100%. Na 100%. Jeśli by tak nie było, to lepiej dla mnie, że w ogóle nie mówię.
Wierzę w to. Inny przykład. Posadziliśmy drzewa na dwóch plantacjach. Podobny okres poszukiwania siebie. Na pierwszej plantacji, tej posadzonej, no może inaczej, na drugiej plantacji, gdzie drzewa posadziliśmy rok później, rosły bardzo dobrze, rosną sobie, aż miło popatrzeć. Na pierwszej, co podrosły, to jakoś ten sezon taki jesienno-zimowy powodował, że wysychały i początkiem sezonu puszczały znowu korzenia nowe. Czy ja jestem ślepy? Nie. Widziałem to. Ale to nie oznacza, że będę siadał i biodolił. Że będę siadał i ucinał pogawędki. Nie wiem, co to będzie, czy wyrosną, czy nie. Dopóki nie widziałem rozwiązania, brałem autorytet, kładłem ręce na rośliny, jeździłem, ustanawiałem, ogłaszałem w oczach swoich wyobraźni. Widziałem wielkie drzewa, dziękowałem, że są większe niż baobaby i że jest to największa plantacja w Europie Środkowo-Wschodniej. Ale od szeroko rozumianych braci i sióstr, bo ten temat był dosyć, jakby wiele osób wiedziało o tych plantacjach, słyszałem często pytania. Czy jesteś pewien, że te drzewa ci urosną? Znam cię. Te pytania zadawałeś w ogrodzie Edena. Czy aby na pewno? Znam cię, śmieciu. Jesteś zerem. Wyrosną. Rozumiecie? Pewne pogaduszki. Przecież gdybym... Jeśli człowiek o coś wierzy, to jest dowód. To jest grunt, to jest pewność. Nie możesz założyć, ale może plan B. Może jakoś inaczej, tak? Wiecie, mówię o tym dlatego, że w moim starym życiu, tak, każda inicjatywa, którą podejmowałem, każda, miała kilka wariantów. Zawsze miałem plan B, ale to nie tylko chodziło o plan B. Musiał być plan C i musiał być jeszcze ewentualnie plan D, bo ja jestem przecież tak inteligentny, że ja muszę wszystko zabezpieczyć, żeby się nic nie rozsypało. Nie rozumiałem wtedy jeszcze, że to było kompletne jakby niedowiarstwo z mojej strony, tak? Że w ogóle sam w ten sposób przeklinałem sobie rzeczy, tak? Wyobrażacie sobie Jezusa, który idzie na krzyż i rozważa plan B. Jak nie zmartwychwstanę, to coś tam. A myślę, że nacisk na Jezusa wtedy był dużo, dużo większy niż w większości na te rzeczy, których my doświadczamy na różnych odcinkach. Ale to się wiąże z tym, że nie ma planu B, jest decyzja i to, co powiedział przed chwilą Artur, odcinam wszystko, co mnie próbuje z tego wybić. Tak? Z niektórych relacji po angielsku, jak widzę, że brat czy siostra nie rozumie tego zagadnienia i tego, co sieje. Niektórych trochę bardziej stanowczo, mówiąc wprost, do demona, który się w danym momencie odzywa i manifestuje. Trzecia rzecz. Odważne wchodzenie w nowe. Jak pojąłem? I tak mówię, pojąłem, czyli przeżyłem, przeorałem. Z każdej strony teoretycznie i praktycznie, tak analizując, że gdziekolwiek postawię swoją stopę, tam Chrystus jest ze mną. Nawet jak ją postawię w gównie, to będzie ze mną. Że mogę siać nad każdą wodą i wiele innych słów z tym związanych, które mamy w Biblii, łącznie z tym, że nigdy mnie nie zostawi i nigdy mnie nie opuści. I zatrzymywałem się na tym nigdy, gdziekolwiek, nad każdą. I odnosiłem to do miejsca,
którym byłem, do moich rozważań, do wyzwań, które mi się wydawały wtedy jakieś duże, do okoliczności, które temu towarzyszyły. Ale kiedy przyswoiłem to, tak jak wam powiedziałem, że kiedy zrobiłem z tego taki fundament, taki żelbet w sobie, to naprawdę przestałem się bać, nawet w najmniejszym stopniu, w ogóle nowych rzeczy i wchodzenia w nowe. To wręcz powiem wam tak, ja to pokochałem. Bo jest to niesamowita przygoda. Jest to bardzo ciekawe. I teraz tak, wchodzisz w nowe, wierząc, że jesteś wyposażony, nie mając żadnych ludzkich doświadczeń i żadnych ludzkich dowodów, że możesz śmiało tą przestrzeń zająć i odnosić w niej sukces. Znowu. Dowodem na to jest twoja wiara. Nic więcej. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że bardzo często widzę, że ludzie czasami starają się budować, ja to tak nazywam, taki pomost strachu. Czyli połączyć stare z nowym, żeby całkowicie nie utracić kontroli i mieć takie ludzkie poczucie bezpieczeństwa, że panują nad sytuacją. Tak naprawdę jest to niedowiarstwo. Bo jest to szukanie tego bezpieczeństwa w tym starym. To stare jest tym planem B tutaj. A tu się kłania słowo Jezusa, tak? Młode wino należy lać do nowych bukłaków. I nie możemy się tego bać. Dotyczy to każdego z nas. Zresztą wakacje. Wieczorem siedząc na pomoście w Chorwacji podjąłem decyzję, że zgodnie ze swoją wiarą i zgodnie ze swoimi pragnieniami, że od końca 2020 roku zmieniamy z Witą sposób naszego życia. Wyznaczyłem sobie 1,5 roku okresu przejściowego, okresu przygotowawczego zgodnie ze swoją wiarą i zgodnie ze swoim pragnieniem. I że zamieniamy proporcje. Służba, praca. Z praca, służba, na służba, praca. I wiecie, nie interesuje mnie w tym momencie to, co ja widzę. Wiele rzeczy po ludzku, z ludzkiej perspektywy, one jeszcze, jakby ktoś popatrzył, to może powiedzieć, że one nie są rozwiązane, tak? Ale ja podjąłem decyzję, wchodzę w nowe. Kropka. Zgodnie ze swoją wiarą i ze swoimi pragnieniami. 4. Forma jest moim wrogiem. To akurat tydzień temu też na konferencji sporo było na ten temat mówione. Tak? To pewnie większość z was też zauważyła, że ja nienawidzę przywiązania do formy. Bo ja sobie ten temat porozważałem. Artur mówił ostatnio o tym, że powielanie schematu, tak, czyli forma, to jest ten inny ogień, tak? Że to w ogóle nie o to chodzi. Uważam osobiście, że forma powolnie usypia ludzi i odciąga ich od Boga dzisiaj. I to jest stopniowy proces. Przyzwyczajenie się do czegoś. Nie ma już pewnej świeżości, nie ma pewnego pragnienia. Oczywiście nie można mylić, mamy być tym mądrzy wszyscy, nie można mylić formy z dyscypliną życia. Dyscyplina rzecz to jedno, ale forma to jest wtedy, kiedy większe znaczenie ma sama to właśnie ta oprawa niż treść. Coś wam powiem. Jeśli w swojej modlitwie nie spotykasz się z Bogiem, to co to za modlitwa? Co to za modlitwa? To religijny rytuał.
jeśli w uwielbieniu którego jesteś częścią, nie przechodzisz przez fazę ciała, duszy, bezpośrednio pod tron i nie spotykasz się z Bogiem, uwielbiając Go, to co to za uwielbienie? To tylko oprawa. Tylko oprawa. Forma. W modlitwie nie jest ważniejsze samo to, że się modlisz od spotkania z Bogiem. I to bez względu na to, jaka to będzie modlitwa, tak? Mamy różne rodzaje modlitw, tak? Czasami coś budujemy, czasami coś burzymy. Spotkanie z Bogiem. Wiecie, ja na środowe modlitwy nie przychodzę dlatego, że się przyzwyczaiłem, że są w środę. I tak sobie grafik już ustawiłem. Budzik mi dzwoni, czy tam, no nie budzik, no chodzi mi o alarm, że przyjeżdżam. Nie przyjeżdżam też dlatego, że akurat tu dwa tygodnie prowadzę. Nie. Ja jestem na te modlitwy, mówiąc wprost, nakręcony. Jestem na nie najarany. Ja jakby rozważam to. Wiecie, są pewne elementy, które modlimy się zawsze, ale ja na to czekam, wiecie. Ja czekam, to jest, ja chcę przeżyć dalej coś prawdziwego. Nie wyłączam tutaj elementu prowadzenia ducha i w którą stronę. Boże, na czym się mamy skoncentrować? Daj mi słowo, pokaż mi to. W czym momencie, w co uderzamy? I pojawiają się pojedyncze słowa. Proste rzeczy, wskazówki. Przychodzi światło. Światło pada. Jest uderzenie, tak? Są rzeczy, które systematycznie są ustanawiane czy rozwalane. Ale są rzeczy, które są słowem Boga dzisiaj. Ale gdybym przyzwyczaił się do pewnej formy i schematu, to bym tego nie usłyszał. W osobistym życiu mam podobnie. Nie przyzwyczajam się do schematów, które są tylko schematami. Chcę wam to dobrze wytłumaczyć. Nie buduję swojej osobistej religii. Nie buduję. Nie buduję. W ogóle, generalnie, modlitwy mam zarówno te zaplanowane, jak i mam całkowicie spontaniczne. Mówię o tym, bo widziałem wiele osób, które mówili na przykład tak, no wiesz, my zawsze o 19 stajemy z mężem, modlimy się razem. Widziałem tę modlitwę. Wolałbym sobie film włączyć w takiej modlitwie. Bo tam grama życia nie było. Tam był system prawa, muszę się pomodlić, bo jestem chrześcijaninem. Zero życia. Nie chcę tak. Nie chcę tak. Mówię po raz drugi. Czym innym jest forma, czym innym jest dyscyplina życia, tak? I to podkreślamy. Życie modlitewne i rozwój życia modlitewnego jest bardzo ważny, ale to nie może być schemat, że wyrzuty sumienia sobie zakłócę, godzinkę sobie będę tutaj się teraz w jakiś sposób modlił. Albo sobie godzinkę Biblię poczytam na akord, a później wyjdę na środek i powiem, wiecie, mamy kwiecie, przeczytałem w tym roku już szósty raz całą Biblię. Wiecie mi brawo. Tak, szydzę. Szydzę z diabła. Wolę zanurzyć się czasami w dwa wersety i je zjeść. Te dwa wersety zmienią moje życie. Jak je zjem, to będzie widoczne w moim życiu, że je zjem. I nie potrzebuję wtedy doczytać więcej. Piąta rzecz. Moja relacja z Bogiem jest najważniejsza. Wiecie, no to jest kolejna rzecz, tak? Każdy człowiek narodzony z Bożego Ducha generalnie
tym kraju mówi tak, bo to usłyszał, dobrze jest to powtórzyć. Moja relacja z Bogiem. Teraz, jaka jest ta relacja? Jak do niej dochodzi? Czasami tak rozmawiając z ludźmi, to mam takie wrażenie, że jakie mam życie modlitwy. Ja mam bardzo różne modlitwy, tak jak wam powiedziałem. Czasami moje życie z Bogiem, bo jestem w takim miejscu, polega na tym, że w jakichś modlitwach o coś napieram, coś odpycham albo coś ustanawiam. Czasami jest tak, że więcej czytam, a czasami jest tak, że więcej rozważam. To jest różnie. Tu nie ma schematu. Postanowiłem, że będę się w nim zagłębiał, że chcę się w nim rozwijać, że chcę dotknąć głębokości, których wcześniej nie dotykałem. I daję mu się też w tym prowadzić. Przychodzę do niego w różnej formie, stwarzam pewne warunki. Czasami ludzie mnie pytają, jak dużo uwielbiasz Boga? Co wszystko rozumiesz? Po pierwsze, chcę go uwielbić całe swoje życie. Chcę mu oddać chwałę z ofiary mojego życia. Po drugie, jeśli chodzi o samo uwielbienie, to powiem ci tak. Teraz mam taką fazę, że zasadniczo nie słucham niczego. Nie uwielbiasz? Nie. Nie tak. Nie tak. Śpiewam mu nową pieśń. W zależności od miejsca, w którym jestem. Od tego, jaką mam relację. Albo śpiewam o nim. Jako człowiek on był wzgardzony przez świat, ale przyszedł on tu, aby życie ci dać. Wybrał krzyż i przelał swą krew i tak powiedział: nie wiesz nigdy religii, dobrą radę ci da. Zmartwychwstałem dla ciebie, abyś życie we mnie miał. Dookoła system cały szydził z niego co dnia. Lecz ja się wyłamałem, głosząc dzieła Pana. Jezus mój Bóg, Tyś Panem mym jest. Uwielbiam Cię, Tyś życiem mym jest. Wybrał krzyż i przelał swą krew i tak powiedział: nie wiesz nigdy religii, dobrą radę ci dam. Zmartwychwstałem dla ciebie, abyś życie we mnie miał. Rozumiecie? To tylko przykład. Wiele rzeczy jest osobistych i intymnych, które wam nie zaprezentuję. Tak jak nie będę opowiadał o życiu seksualnym, intymnym z moją żoną, bo to już jest pewna bliskość między nami, tak samo nie wszystkie rzeczy są po to, żeby bezpośrednio o nich mówić. Ale one są. Są we mnie. Czasami, wiecie, ostatnio przerabiałem sobie Kelly Family, bo mi się przypomniało, że to lubiłem. I śpiewałem. Dla niego. Ale coś wam powiem. To jest moje wylewanie się przed nim. Ja kiedyś tak myślałem, że to w ogóle chodzi o to, że połączę sobie muzykę. Ona mnie też niosła. Ja nie twierdzę, że w ogóle muzyka jest zła, ale zobaczyłem, że to generalnie o mnie chodzi. Ja się muszę w tym odnaleźć. Była taka sytuacja, powiem, nie wymienię człowieka, ale byłem młody wierzący. Jest taki muzyk chrześcijański. Jego muzyka niosła mnie. Niosła mnie, bo ja po prostu wszedłem w to. Byłem jakby autentyczny w tym, co on tam śpiewał. Ja to przeżywałem, spotykałem się z tym, z Bogiem, ale postanowiłem kiedyś z moją żoną i z dwoma osobami, że pojedziemy na koncert tej osoby. Taki był spontaniczny, wiecie.
Przyjechaliśmy chyba 350 km na koncert. No i wiecie, jak to, najarany, młody, wierzący w ogóle. Mówię, to ja w ogóle muszę z nim pogadać, nie? W ogóle przez cały koncert, ręce w górze, uwielbiam, w ogóle przeżywam, w ogóle jestem zaangażowany. Podchodzimy na koniec do niego, przedstawiliśmy się. Cześć, cześć. Mówię, wiesz, w ogóle tutaj przyjechałeś, naprawdę? Przyjechaliście z Warszawy na koncert? Tak chwilę z nami porozmawiał, a później słyszę, wiecie co, jak wy tak przyjeżdżacie, to bo ja tutaj za 2 tygodnie będę kręcił teledysk. I wiecie, no tam, kurczę, to trzeba, i tam będą jakieś tam domy, dzieci z domu dziecka, z przodu, wiecie, to by się stanęli i tak ręce podnieśli. I we mnie czar pysł. Wróciłem zgorszony. Zrozumiałem, że tak naprawdę, okej, muzyka jest muzyką, ale uwielbienie to ja. Uwielbienie to ja. Ja jestem świadomy o tym, że relacja z Bogiem to jest też skierowanie na Boga, sama modlitwa, tak? To nie, ja nie chcę w ten sposób powiedzieć, że człowiek, który pracuje na 2 etatach, on nie może być czytany modlitewnym. Oczywiście, że może być. To są właśnie te niuanse, że to nie chodzi o to, czy my w tym momencie zrobimy, nie wiem, grupkę, albo nazwijmy jakiś cyrk, czy to jest teraz modlitwa, czy ktoś zasuwa na taśmie i cały czas jest w modlitwie. Albo na językach, albo w innej. To jest jakby możliwe, ale ja zauważyłem też w swoim życiu jedną rzecz, że kiedy coś się pojawiało, szczególnie na początku, tak, ja się to, jakby też to angażowałem, zatracałem się i teraz to jest to, co powiedział Artur, czy było pytanie o moje serce. Czy w moim sercu coś na chwilę, oczywiście przy dobrych intencjach, by nie zajęło ważniejszego miejsca, bo coś wam powiem. Bo jeśli tak było, to z automatu byłem bardziej z ziemi niż z nieba. Kiedy patrzysz z ziemi, widzisz problem. Kiedy patrzysz z nieba, widzisz rozwiązanie. To jest zupełnie inna perspektywa. Zupełnie inna perspektywa. Dam wam taki przykład. W 2018 roku i przez kawałek 2019 roku wyjeżdżam na trzy dni w tygodniu, słuchasz mnie? Chwila. Wyłączyłeś przedłużać pewnie. Momencik. Okej. Okay. Cisza to dobry czas, żeby rozwijać modlitwę na języka, na przykład. To mikrofon czy głośnik? No teraz? Mówię? Jestem? Wyjeżdżałem przez 3 dni w tygodniu do Gdyni. I wiecie, to jest tak. Z jednej strony zawsze jest to jakaś kwestia wyjazdu, rozłąki. Natomiast z perspektywy mojego życia modlitewnego to był dla mnie bardzo dobry czas. Wstawałem o 5, około 6 wsiadałem w samochód, miałem do przejechania 450 km. Miałem 4 godziny wspaniałej komory oddzielenia. Nic mi, wiecie, nie pukało, nie nastawało jak w takim normalnym życiu, gdzie wszystko gdzieś tam z różnej strony, sygnały, bodźce przychodzą. Byłem oddzielony. Wpadałem, robiłem swoje i wracałem. Jakieś szybkie zakupy do tego pensjonatu, w którym spałem, godzina 17 i dalej taki czas. Po prostu poniedziałek mówiłem, Boże, w ogóle dziękuję Ci za ten poniedziałek. A z racji tego, że wykorzystam ten czas, mówię maksymalnie. Wstawałem sobie rano, wtorek, środa. Miałem wcześniej rano, bo ja wcześniej rano wstaję. Miałem swoje modlitwy i jeździłem na 6 rano na siłownię. Stwierdziłem, że wykorzystam to. Nie ma odważenia dzieci, nie ma innych obowiązków, tak? Ja sobie to mogę pokładać i zacząłem jeździć. I zacząłem sobie ćwiczyć wtorek, środa rano. I jak wracałem do domu, to jeszcze sobie coś tam w garażu raz porobiłem. Było okej, fajny rytm. Ale w pewnym momencie stwierdziłem, że ja sobie dołożę jeszcze poniedziałek.
więcej partii sobie poćwiczę. Ja zacząłem chodzić w poniedziałek, popołudniami, kosztem czasu, który miałem. Po jakimś czasie, ja pamiętam, że ty też kiedyś podobną rzecz mówiłaś, to było mniej więcej 2 tygodnie wcześniej odebrałem, usłyszałem pytanie, po co poszedłeś na siłownię? Bo ja wtedy powiedziałem, słuchajcie, mówię, ja to wykorzystam dla sprawności, dla sił. Tylko w którymś momencie w subtelny sposób zaczęło mi to dominować. Do niczego nie był mi potrzebny ten poniedziałek. Każdy wie, nie robimy prawa teraz tego. Każdy wie, jak dysponuje swoim czasem. Tu znowu chodzi generalnie o serce i o priorytety. Ja to zrobiłem kosztem tego czasu, który wspaniale spędzałem wcześniej swoim. Ja z tego spokutowałem, ja z tego wróciłem, tak? Ale chcę wam pokazać, że to jest praktyka życia, to nie są slogany, tak? To są realne decyzje, które podejmujemy. Jak powiedziałem, kiedy patrzymy z ziemi, patrzymy wąsko przez pryzmat okoliczności, tak? Kiedy patrzymy z nieba, widzimy ponadnaturalnie, widzimy dalej. Kiedy się generalnie człowiek odsuwa, to też traci pokój, bo to też jest, to wszystko za sobą niesie pewne konsekwencje, tak? Dla mnie to jest ważne. Ja pilnuję tego. Jest różny czas, gdzie różny sposób, mamy różne zadania, ale priorytety muszą być odpowiednio poustawiane. Pokój, bezpieczeństwo moje, takie poczucie w ogóle takiego, wiecie, pewności, pokoju, to jest rzecz, której ja nigdy w życiu nie chcę utracić, nie chcę zachwiać, tak? Wiecie, bo to jest fajne, bo człowiek później może przechodzić przez jakiekolwiek burze, czy przez jakiekolwiek huragany, tak? A ty śpisz spokojnie, tak? Jak Jezus na tej łodzi, kiedy była burza. Śpisz, nic cię nie podgryza. Wiele lat mnie podgryzały różne rzeczy. W starym życiu, po narodzeniu też na początku. Że się budzisz, niby jest wszystko okej, ale jakiś taki robal w ogóle coś tu podgryza. Taki w ogóle jakiś niepokój. Jakiś taki w ogóle okej. Ogarniesz to tak czy tak. Nie chcę tego. Skosztowałem tego, że w ogóle, że tego nie musi być. To nie oznacza, że okoliczności zawsze są sprzyjające, ale to oznacza, że ja się mogę obudzić i w ogóle nie zwracać w pewnym sensie na nie uwagi. Bo ja wiem, kim jestem, skąd, dokąd idę, tak? A moja wiara jest dowodem. Kolejna rzecz. Kiedyś Artur powiedział pewną rzecz. Na początku. Czy wiele rzeczy, które cytuję dzisiaj, to budowało mnie, kiedy on je mówił. Powiedział, że hobby to grzech. Rozważałem to, pamiętam, na początku. Przyjąłem, zgodziłem się z tym, bo to, co mówił, jakby z automatu, uznawałem, że jest prawdą, ale chciałem to, wiecie, przeżyć. Wiele razy pomogło mi to się prawidłowo wypionować. Wiele razy. Wiecie, nawet z takich kłopot. W starym życiu moje akurat jakieś kompleksy czy odrzucenia przejawiały się w ten sposób, wiecie, niektórzy mają seriale, inne rzeczy, ja od małego byłem fanem kibicowania. Ja znałem wszystkie wyniki, wszystkie dyscypliny w ogóle. Encyklopedia. Wszystko wiedziałem, czytałem. Geografii się nauczyłem poprzez kluby sportowe. Tak. Ktoś mnie pyta na przykład, nie? W jakim mieście były produkowane Jelcze, tak? A mi od razu stawał Moto Jelcz Oława, klub piłkarski, tak w Oławie, nie? To takie, wiecie, i tak sobie gdzieś tam funkcjonowałem i nawet z takich, wiecie, drobnych rzeczy. Gdzieś tam człowiek przychodzi, odpoczywa. Ja potraktowałem to poważnie. Jeśli w jakiś sposób moje myśli zaczęły się po nowym narodzeniu koncentrować na tym, co kiedyś było bzdetem, i jakbyś nagle poczułem pewną inspirację, żeby zagłębić się to trochę bardziej, niż tylko pobieżnie, to od razu przyjmowałem Pion Boży w ogóle. Od razu. Od razu. Przecież to jest nieszkodliwe. A jaki to jest problem poczynać takich rzeczy, możesz powiedzieć, tak? Nie o taką jakość życia mi chodzi. Nie o taką wartość. Jak spoglądam na życie Jezusa, w ogóle Pawła, apostołów, ja widziałem, że w ich życiu
nie było miejsca na jakiejkolwiek chorobie. Znaczy wiecie, słuchajcie, żebyśmy to dobrze rozumieli, no. Wszystko na wolno. Wszystko. Tak? Ale pytanie znowu z perspektywy, wiecie, celu naszego życia, jak chcemy je przeżyć? Przecież to w sekundę można doktryną obronić posiadanie hobby. Jest wiele pięknych książek, które powstają na przykład o duszy. Jak to trzeba zrealizować w ogóle swoją duszę. Ale ja nie widzę tego, takiego rodzaju hobby w życiu Jezusa, w życiu Pawła czy w życiu apostołów. Chodzi o czas. To są proste rzeczy, które ja wtedy przyjmowałem i traktowałem je poważnie. Pamiętam, Artur też powiedział kiedyś tak. Kiedy możesz głosić Ewangelię, a jej nie głosisz, to grzeszysz. Później zacząłem to badać. No tak, przecież Jezus mówi, idźcie, głoście. Przekaz jest zawsze i wszędzie. Zawsze i wszędzie. Mogę się usprawiedliwiać. Oczywiście nie chodzi o to, bo to nie chodzi o to, że tak, wiecie, krew Jezusa generalnie i tak zmywa i wstawia takie rzeczy, ale jeśli ja wybiorę hobby, tak, a nie głoszenie Ewangelii, to znaczy, że ja tu wychodzę głupoty, blać. Że się wychodzę pomądrzyć, mówiąc, że chcę ze swojego życia złożyć ofiarę. Ofiarę? Z hobby? Wiecie, uderzają mi takie rzeczy. Ostatnio mi Julita pokazała przykład. To też a propos uwielbienia. Pewnej usługującej. Wiele pieśni z ich kościoła się śpiewa. Na wielu uwielbieniach. I doszło do takiego miejsca, że piszę teraz książkę o gotowaniu. Nie chcę tak. Naprawdę. Powołuję was na świadków. Rozlicznie mnie z tego. Nie przeżyję tak życia. Nie napiszę książki o gotowaniu. Słuchajcie, mogę to opakować teologią. Biblijne potrawy, które będą ci służyć, zapewnią ci wzrost. Gotowanie. Chodzi o to. Nie widzę tego w życiu Jezusa, Pawła i apostołów. Jak oni coś przerobili, to w to weszli. I złożyli ofiarę. Ja naprawdę chcę, żeby wszystko w moim życiu było podporządkowane Królestwu i służbie. I dlatego też, wiecie, nie jestem, tak wam powiedziałem, siedząc na pomoście w Chorwacji. Ja nie jestem emocjonalnym dzieciakiem. Dobra, od jutra. Stosownie do wiary i do pragnień. Wyznaczyłem sobie 1,5 roku. I jestem tym całym sobą. To nie emocje. Coś wam powiem, bo to też się wiąże z tematem hobby. Ja generalnie, moja dusza, może tak powiem, nie ja, moja dusza bardzo lubi okolice, w której mieszkam. Dla tych z was, którzy nie wiedzą, mieszkamy pod Warszawą. Mamy lasy wokół, korzystamy z nich i tak dalej. Moja dusza to lubi, tak. Ale poniżyłem to. Cały czas robię jakieś tam operacje na swoje uszy. Ja nie mówię teraz, wiecie, o wakacjach, o odpocznieniu, o resecie, który... Mówię o normalnym życiu. Rozstałem się z okolicą, rozstałem się z domem. Z domem to nie był problem. Większy problem był z okolicą, tak? Bo dusza ją lubi, tak? Ale rozstałem się. Zajdą w tym temacie u nas w życiu też pewne zmiany. Ale chcę wam też coś powiedzieć. Byliśmy teraz w Anglii. I jednego dnia zrobiliśmy to tak, że pojechaliśmy, jest taka część na południu Anglii, tak się nazywa New Forest. I to jest takie no, piękne miejsce, słuchajcie, takie wioseczki, lasy, łąki i dzikie konie. Dzikie konie, które latają, jedziesz samochodem w ogóle, karmią się, one ci wsiadają w ogóle, to nie jest żadne zoo, to nie jest żywo, one tak po prostu żyją. I przez sekundę, będąc tam, zaczęła kiełkować taka myśl, subtelna, niby nic złego. Chodzi o pewien standard, który ja sobie ustanawiam w życiu. Mógłbyś tu mieszkać. Natychmiast ją poniżyłem. Rozumiecie, poniżyłem dlatego, że ja chcę, żeby moje życie
To była służba. To była służba w ruchu. Ja tak zdecydowałem. Ja podjąłem takie decyzje. Ja nie dam się uśpić na pewne piękne rzeczy, tak? Innym razem była taka sytuacja. Kupiliśmy w Czarnogórze działkę inwestycyjnie, czyli po to, żeby ją sprzedać drożej i zarobić. Ale w związku z całą tą sytuacją covidową, tak, ruch ograniczony, nie ma możliwości, że taka myśl, no to może tam jakiś domek zbudujecie? Fundament. I biorę autorytet nad tym, bo wbiłem sobie kiedyś do głowy, że ja jestem duchem i zarządzam moją duszą. I od razu przekierowuję wtedy bajkę, moje myśli na tym, gdzie i co zaczynamy działać zgodnie z moimi sercami i pragnieniami. Nie pozwalam sobie na to. I to jest, uważam też, to jest to pilnowanie serca, o którym mówisz. Nie pozwalam sobie na to, żeby zrobić sobie w ogóle takie wycieczki. To jest takie piękne, miłe, kto tego nie lubi. Koniki pogłaskać, pochodzi, takie pięknie, tak fajnie jest. Znaczy, moja dusza lubi takie rzeczy. Ale i przychodzi pion. Moje pragnienie. Nie tak. Nie tak. Nie dam się uśpić, nie dam się wykoleić. Wątpię. Wiecie, to samo dotyczy innych zajęć, tak? Nie chcę, żeby moim hobby stał się, wiecie, jakieś pływanie, bieganie, ogródek, tak? Jazda na rowerze albo coś zupełnie innego. Ja tak mam. Dzielę się z wami swoim życiem, bo ja to rozumiem i wiele razy widziałem, że ludzie przychodzą. Przychodzą ludzie do Chrystusa w deficytach. To jest normalne, każdy. Przychodzą w deficytach i tak naprawdę, wiecie, jest ta fala Kościoła, zbiorowego namaszczenia, która wiesz, tak, tak, tutaj wszyscy w ogóle wojownicy i na wojnę, ale okazuje się, że tak naprawdę często chcą męża, żony, dzieci, albo właśnie tego pięknego domku w New Forest. Ten biały domek z tym ślicznym ogródkiem, to jest to marzenie. I okej. I może ktoś tak ma. Ja nie. I pilnuję swojego serca w tym obszarze. Jest wiele takich przypadków, słuchajcie. Jest wiele takich przypadków. Trzeba realnie przeżyć te rzeczy. Był w naszym kościele kiedyś człowiek, który dobrowolnie, sam, z niedowagą, wychodził i mówił, dał świadectwo o dobrowolnym dawaniu, jakie to jest ważne, jak to buduje. Nikt go o to nie prosił. Sam wychodzi. Po czym jak odszedł, to mówił, że w końcu może sobie kupić samochód. Rozumiecie to? Ja nie chcę żyć, ja nie chcę żyć obłudnym życiem. Nie przychodzę wam opowiadać kawałków, żebyście powiedzieli, ale Michał, jesteś gość. Ty to jesteś taki kaliber chrześcijański. Powołuję was na świadków. Jeśli zobaczycie w moim życiu o rozjazd z tym, co mówię teraz, to daję wam wszystkim mandat do tego, żeby przyjść i mówić mi wprost. Więc tak naprawdę już kończąc, nie widzę takich rzeczy w życiu, znaczy kończąc ten punkt. Nie widzę takich rzeczy w życiu Jezusa, Pawła czy apostołów. Kolejny punkt. Jeszcze są trzy. Siedem. Demony wyganiać będą. Z kogo? Z siebie też. Amen. Coś wam powiem. Uważam, że ta część też jest proroczym słowem, generalnie. Jak ludzie żyją parę lat z Bogiem, szczególnie jak już w jakikolwiek sposób są też publiczni, mają zasługi na służby i tak dalej, ja rzadko słyszę, aby opowiadali, jak po jakimś długotrwałym trwaniu w błędzie, a wielu z nich trwa, uwalniało się od demonów. Już jest pewna formuła, mi nie wypada, jestem zbyt ważny,
Ja mam pewne, co zbudowało moje życie. Nie znałem jeszcze Artura, słuchałem jego nauczania. Jak opowiadał o tym, że po swoim nawróceniu uwalniał się jeszcze od demonów. Słuchałem skrupulatnie. Mówił, opowiadał, jak niektóre rzucały nim po ścianach. Okay. I postanowiłem, że będę to praktykował. Nie chciałem, żeby ktokolwiek wtedy jakby przy tym był. Julita zawodziła dzieci. Schodziłem na dół. Wiedziałem, że po niektórych demonach się żyga. Po niektórych można latać, więc byłem przygotowany. Miałem miskę. Siadałem na kanapie. Bo jak mnie rzuci, to mnie rzuci na bok. Nie miałem objawienia, jakiego mam demona. Byłem młody, ale miałem ogromne pragnienie, aby ich nie mieć. Dorwałem listę, dorwałem książkę Dereka Prince'a. Demony wyrzucać będą. Wypisałem sobie na kartce wszystkie demony, wszystkie. Siadałem na łóżku i jechałem po kolei. I modliłem się, aby uwalniać. Nie możemy zapomnieć o pewnych rzeczach. Błąd otwiera człowieka. To jest to, co powiedział Artur, tak? Oczywiście jest pytanie, jaką rangę my nadamy temu tematowi w sercu. Trwanie w błędzie otwiera człowieka na demona. A jak demon przyjdzie, to się go wyrzuca. Jak byliśmy parę lat temu w kościele na konferencji w Kijowie, apostoł, który tam usługiwał, powiedział rzecz, którą sobie zapisałem, że Kościół Zachodni zamienił wyganianie demonów konsultacjami. Słuchajcie, to są dwa odrębne narzędzia. Do czego innego jest wyganianie demonów, do czego innego są konsultacje. W innym momencie się ich stosuje, tak? Z demonem się nie prowadzi konsultacji. Demona się wyrzuca, a później konsultacje przyprowadzają dusza człowieka do miejsca, żeby nigdy nie wpuścił demona. Ale jak znowu wpuści demona, to znowu się wyrzuca demona, tak? Jeśli się popełnia jakiś błąd, podam wam przykład, taki teraz, który mi się nasuwa parę lat temu. Julian był przez długi czas prześladowany. Narastało to we mnie. W szkole, z uwagi na swoją wiarę. I z jednej strony, wiecie, jest święty gniew, jak najbardziej, ale jest też cielesna złość, w której można trochę przekroczyć pewien poziom. I w którymś momencie było już za dużo. I tak powiedziała, odwożąc mnie na pociąg, wtedy pociągiem jechałem, kolejną historię. Ja już w ogóle w oczach swoich wyobraźni wchodziłem, brałem wszystkich za ryj w ogóle i robiłem z tym porządek, wiecie. Już po prostu mówię, dosyć tego w ogóle. Wjadę w ogóle, poustawiam, porozwalam to. Wchodzę do pociągu. I głos. Właśnie otworzyłeś się na demona agresji. I co? I teraz będę... Nie, wiecie, ja jestem, wiecie, wspaniałym usługującym, ja nie. Otworzyłem się, to wyrzucam gnoja, pokutuję, odwracam się od tego i wracam na prawidłowy tor i pion. Kiedyś Artur powiedział też, że to nie jest wstyd uwalniać się od demona, to wstyd z nim żyć. Nie możemy o tym zapomnieć. Ósma rzecz, przyspieszę tak trochę. Nikogo nie znam według ciała i nie mam względu na osobę. Coś wam powiem, ja to kiedyś mówiłem, ale ja naprawdę to... Szukam pewnych głębokości. Dla mnie sformułowanie brat w Chrystusie, czy siostra w Chrystusie, są dla mnie tak naprawdę świadectwem niedowiarstwa. Uważam, że ludzie, mówiąc w ten sposób, tak naprawdę traktują rodzinę w Kościele jako rodzinę drugiej kategorii. To jest... Ta piękna doktryna za tym stoi, ale tak naprawdę to jest ta rodzina według ciała, a to jest ten brat w Chrystusie. Człowiek narodzony z Bożego Ducha nie ma innej rodziny jak rodzina według Ducha. Nie ma rodziny według ciała. Coś wam powiem, bo ja musiałem to przeżyć.
Akurat miałem też taką sytuację. Wiecie też, że spora część osób z mojej cielesnej rodziny była kiedyś z nami. Tu nie chodzi o rację. Moje jest bardziej Mojsze. Ja z tym tematem poszedłem głęboko do Chrystusa. Ja mówiłem w ogóle, ja muszę mieć pewność i pokój w tym temacie. Nie zgodzę się na jakikolwiek podgryzacze, jakikolwiek duszewny wpływ. Ja muszę mieć pewność, ja musiałem to przeorać. Wiecie, ja dzisiaj to rozumiem. Tak jak żaden narodzony z Bożego Ducha człowiek nie ma innej ojczyzny jak niebo, nie jest z Polski, z Niemiec, ze Szwajcarii czy skądś, tak samo nie ma innej rodziny, nie ma brata w Chrystusie. I jak zaczniemy tak funkcjonować, to też inaczej będziemy patrzeć na siebie nawzajem. To nie będzie ktoś tam drugiej kategorii, tylko w naszych sercach staną się też ważne. Wiecie, jak ty zapytałem już, nieważne kogo, ale zapytałem tyle proste pytanie. Czy ja uważasz, że ja powinienem kochać moją zbawioną siostrę według ciała bardziej niż Norberta Marcińskiego? Wiecie, wielu sobie odpowiada w takich sytuacjach, że no nie, no niby no nie, no bo wiedzą, że to prawda przychodzi, ale generalnie oczekują, że tak. A tu nie. Nie. Bo to grzech. Bez precedensu w Biblii. I ostatni punkt. Osądzanie siebie samego. Religijni ludzie klepią często, ja dostałem naprawdę takie wiadomości SMS-em i na Messengerze przy różnych sytuacjach. Cytują Pawła, że Paweł tam powiedział, oj, ja nawet sam siebie nie osądzam. W ogóle wyrwane z kontekstu, ale to nieważne, nie, bo to tylko ważne, żeby to powiedzieć. Ale ja sobie badałem ten temat dokładnie. I to, co powiedział Paweł. W 1 Koryntian 2:15 Paweł mówi tak. To jest przetłumaczone, człowiek duchowy rozsądza wszystko, a tak naprawdę tam jest. Te wszystkie słowa, rozsądza, osądza, ocenia, one są na bazie słowa krino. W nich jest sąd. Człowiek duchowy osądza wszystko. Paweł. 1 Koryntian 11:31. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. A jakby nawet spojrzeć tak z innej strony. Jezus. Ewangelia Mateusza 7:5, tak? Te słynne takie słowa, obłudniku wyjmij najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć głos oka brata swego. Co tutaj Jezus mówi? Osądź siebie. Osądź siebie. Osądzanie siebie to analiza życia pod kątem zgodności z prawdą. I co ona powoduje? W moim życiu powoduje to, że mnie błędy popełniam. Jest to dla mnie ważne. Ważne. Tu nie chodzi, wiecie, o potępienie, tak? To ocena miejsca, w którym jestem, tak? W przypadku błędu, tak? Pokuta, tak? I następnie uwierzenie w łaskę. Że ten temat w moim życiu może zupełnie inaczej wyglądać, tak? To osądzanie, ono też nie prowadzi do legalizmu, tak? Dla mnie to jest taki papierek lakmusowy jakości mojego życia. Papierek lakmusowy. W moim przypadku osądzanie mojej duszy pomaga mi ją trzymać w ryzach. I to jest takie bezwysiłkowe, słuchajcie. To nie jest jakaś spina. Bezwysiłkowe to jest. Bo jestem świadomy tego, że w ogóle jako duch mam nad nią autorytet. Przecież ja zostawię was z tym. Tak jak powiedziałem, wierzę, że to jest z jednej strony świadectwo, ale że jest to prorocze poselstwo. Bo takie dostałem przekonanie. I amen. Amen.